podczas wykładu studenci Dziecięcej Politechniki mogli zobaczyć pewne doświadczenia związane z napięciem powierzchniowym, z woskowatością, czyli w jaki sposób rośliny pobierają wodę po to, żeby móc egzystować. Celem zajęć jest wprowadzenie w pewien temat związany z mechaniką płynów, czyli tym, co znajduje się wokół nas. Wszędzie akurat mamy do dyspozycji wodę, bez wody nie jesteśmy w stanie egzystować. I pokazanie tutaj studentom bardzo takich prostych doświadczeń. Robiliśmy doświadczenie takie, że trzeba było zrobić z rurki, ze spinacza i z plasteliny takiego nurka. Potem wkładaliśmy go do butelki i jak przycisnęliśmy w odpowiednim miejscu, to się zanurzało, ale nie było to takie łatwe, bo trzeba było bardzo mocno przyciskać. Najbardziej mi się podobało te z monetą i spinaczem, gdzie trzeba było dać na wodę.